cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, nie jesteśmy w Polsce, bo ubiór sam na to wskazuje. Jesteśmy w Hiszpanii i dzisiaj chciałabym Was zabrać po miejscowości, w której jesteśmy. Jesteśmy w Caramilor. Pokażę Wam po prostu straganiki w drodze do Mercadony, bo w Mercadonie też Wam pokażę, co można kupić. A Mercadona to taki taka hiszpańska Biedronka, czyli sklepy, które są ulokowane w całej Hiszpanii. Wszędzie je znajdziecie. Zapraszam Was na małą wycieczkę i co? Idziemy! Tak wygląda logo. No i wchodzimy i zaraz Wam pokażę, co tam dobrego można kupić. Oczywiście maseczka obowiązkowo musi być. Biała z Oreo. Jeszcze jest zwykła biała, jest dużo ogólnie różnych czekolad. No, oczywiście milki i inne. Te bardziej znane też są. Słodycze. Tutaj oczywiście Sławek jest w tej zdrowszej części. Tutaj mamy jakieś pistacje, rodzynki. Tutaj mamy nawet soję. Wybór jest naprawdę spoko. Widzicie, wybór jest naprawdę spory. I Mercadona jest fajnym sklepem. I tutaj zaczynają się pakowane rzeczy. Jakieś paróweczki, łososia, anchoa. Jest tego naprawdę dużo. Rodzaje serów, mozzarelli. Do wyboru, do koloru. Tutaj są białe sery. Jak byliśmy, kiedy my byliśmy 2 lata? Pani, to jedliśmy te chyba, nie? Któreś te sery takie białe jedliśmy? Która? Filadelfię jedliśmy? No to jedliśmy tak. Ale właśnie, z tego naprawdę sporo, ale ja na pewno wybiorę się na drugą stronę, bo tu jest chorizo. Zawsze bierzemy chorizo. To jest super dodatek do pizzy. Zobaczcie, ile mamy rodzajów tego chorizo. Tutaj mamy salami, tutaj mamy takie. Mamy nawet takie pokrojone, już gotowe chorizo. W filmie, kontynuacji tego vloga, jak widzieliście wcześniej, nagrywałam kilka ujęć z Mercadony. Mówiłam Wam, że pokażę Wam, jak w tej Mercadonie jest. Minął jeden dzień i w tej Mercadonie nie zobaczycie dużo, bo mam wrażenie, że jedna pani ekspedientka mnie wyczaiła. Tak dziwnie za mną chodziła, więc postanowiłam po prostu wyłączyć telefon i nie podpadać. Ale postanowiłam pokazać Wam kosmetyki, jakie zabrałam na ten wyjazd, kolorowe. Powiem Wam szczerze, że nauczona doświadczeniem, już nie brałam tak dużo tych kosmetyków. Naprawdę wzięłam tak najpotrzebniejsze rzeczy, a szczerze mówiąc i tak użyłam tylko części, więc tak naprawdę można by było to jeszcze bardziej skompensować, skumulować. Patrzcie, ona jest malutka ta kosmetyczka, jak na cały makijaż, pędzle, gąbki i wszystko, więc myślę, że naprawdę dałam radę. Dobra, więc zacznijmy od pędzli. Pędzle mam 3 i użyłam tylko jednego, czyli pędzla do rozświetlacza. Miałam też pędzel do pudru, pędzel do bronzera, no i oczywiście gąbkę do podkładu. Podkładu nie użyłam ani razu. A to dlatego, że w ciągu dnia miałam SPF,
Był to na komin. Natomiast wieczorem, jeśli chciałam mieć jakiś makijaż, to po prostu nakładałam też SPF, ale ten koloryzujący jest Fluffa i on mi wystarczał. Dawałam na to rozświetlacz, właśnie co ja dawałam na to. Dawałam na to rozświetlacz i użyłam sobie tego My Secret Hello Princess. Jak wam mówiłam, on jest taki lekko, nie wiem, czy tutaj wam mówiłam, czy na Instagramie, on jest taki lekko złoty, więc teraz, kiedy jestem opalona, naprawdę bardzo ładnie wygląda, nie odznacza się, na jasnej karnacji może się odznaczać, więc Hello Princess rozświetlacz. Rozświetlacze zabrałam dwa, to się wam przyznam. Miałam ten Hello Princess i wzięłam też ten z Belle Natural Beauty Highlighter, on jest taki bardziej szampański, więc też... Też myślałam, że się przyda, jednak się nie przydał. Ogólnie bardzo was przepraszam za światło, ale i tak już jestem maksymalnie jakby nie żółta, a stoicie w szafie. Takie warunki trudne. Wzięłam też sobie puder, ten nowy Lumi z Belle, który znajdziecie w Biedronce, jest bardzo fajny. Nie użyłam go ani razu i wzięłam też puder Peach, bo myślałam, że sobie je będę łączyć. Bardzo fajne dwa pudry, jednak nie użyłam ani jednego, bo w ogóle nie pudrowałam twarzy. Mówię wam, jak nałożyłam ten krem, powiedzmy SPF z mikrokapsułkami, to potem po prostu szedł właśnie rozświetlacz. Szły brwi, do brwi oczywiście moja niezniszczalna kredka z Golden Rose i do brwi to by było tyle. Nie zabrałam żadnego żelu trwalającego ani nic, więc to tylko było to. Przeczesałam, lekko tutaj wypełniłam końcówki i naprawdę to było wszystko. Miałam też bronzer, bo jak wzięłam, skoro wzięłam podkład, pędzel do bronzera, to miałam też bronzer. Zabrałam ten malutki z Paese, bo też nie chciałam brać jakoś dużo. To jest ten, który był dostępny w Lidlu. No i mam też podkład w woreczku, żeby nie wybuchnął czy cokolwiek. Postawiłam na ten najbardziej sprawdzony, czyli ten Catrice True Skin. Nie użyłam go ani razu. Zero. Po prostu nul. Ani razu go nie użyłam. Być może użyję go jutro, bo jutro wracam i po prostu przed wyjazdem się trochę pomaluję, chociaż to jest też do samolotu się malować, tak trochę słabo, więc pewnie nie użyję go ani razu. Ale rzeczą, którą używałam bardzo często, prawie za każdym razem, kiedy wychodziłam, to tusz do rzęs. Zabrałam sobie dwa tusze do rzęs, zabrałam ten mój duet Sky High z Maybelline oraz Cheeky z Paese. Uwielbiam ten duet, więc naprawdę bardzo fajnie się sprawdzał. Używałam właśnie najczęściej tuszu do rzęs, rozświetlacza, kredki do brwi, kredki na linię wodną, żeby rozświetlić to spojrzenie i bardziej je obudzić, żeby było takie bardziej promienne i wypoczęte. Oraz korektora. Korektor pod oczy i jakieś gdzieś, jeśli pojawiły się niedoskonałości, to wtedy lądował właśnie korektor. Ja mam ten z Lovely No More Dark Circle, więc tak naprawdę to lądowało na mojej twarzy. No i na ustach miałam ten gloss, Lifter Gloss z Maybelline, bardzo fajny błyszczyk. Bardzo spoko wyglądał. Wzięłam też sobie paletę do oczu. Tak, wzięłam paletę do oczu, nie wiem po co, bo nie użyłam jej ani razu. Wzięłam sobie tą Catrice Peach Origin. Ostatnio bardzo się do niej przekonałam. No i wzięłam sobie cztery pędzelki, których, do oczu, których również nie użyłam. I tak, powiem wam szczerze, to jest wszystko. I tak, jestem zadowolona, bo nie jest tego tak dużo, jak mogłoby być normalnie. Ale no, i tak połowa się prawie nie przydała, więc pewnie przy okazji kolejnych wakacji będzie tego jeszcze mniej. Tak jak wam wspomniałam, Mercadona trochę mnie tam przyczaiła. Jutro wracamy, więc wakacje dobiegły końca, ale bardzo się cieszę, naprawdę powiem wam, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję wyjechać, że po tych dwóch latach w końcu pojechaliśmy na wakacje. Mega mi tego brakowało. Bardzo się cieszę, że tu byłam tydzień po tydzień, ale na pewno za niedługo pewnie gdzieś znowu pojedziemy. Nie wiem, czy teraz się będę z wami żegnać, czy jeszcze wam pokażę pakowanie. Zobaczymy. Jeśli wam nie pokażę pakowania, no to już się z wami żegnam. Pewnie widzimy się w Polsce. Dajcie mi znać w komentarzu, czy gdzieś byliście na wakacjach.
jaką kosmetyczkę właśnie tą makijażową ze sobą zabieracie. Pa, pa!